Witam i zapraszam na kolejny odcinek z renowacji stacji. Przed odcinkiem zrobiłem piwnicę. Chyba to się piwnica nazywa. Postawiłem taki ten. No, kawka zawsze musi być. Szafeczka na rzeczy. Tutaj takie sztalugi. Półeczki. Tutaj. Mogą interesanci sobie siedzieć tutaj. Są obsługiwani ludzie. W sumie nie wiem, po co ta piwnica jest, do czego służy, no ale... Ale tak kazali, to tak zrobiłem. Nie mnie to tamto. Te drzwi muszę wymieniać, czy coś? Chyba nie. Dobra, to tym jeszcze się nie zajmę. Idę do kibelka. Cóż my tu mamy? Czyli to też muszę wylegować? Ładnie. Dobra. Łom w dłoń. Kurde. Panie kochany. Czyli dwa lustra, dwa zlewy. Bym poprosił. Bardzo. Lustra gdzie? Suszarka do rąk, tak. Dozownik mydła. Duża przegroda też z tego co widziałem. Za ścianą. To też. Ale ja się pytam gdzie... Gdzie lustereczko jest? Halo? W meblach? Nie ma luster. Jak to tak? No to są tylko zlewy. Sorry. To jest elektronika. W kwiatkach jako dekoracje? Też nie ma. To na zewnątrz. To są biletomaty. To batonikodajki. Ale widzę, że cztery kosze aż. Raz, dwa, trzy, cztery. To lipa, panowie i panie, że lustra nie widzę. Się mi to nie podoba, niestety.
Będą jak wampiry, nie ma lustra. Tu się świeci coś? Szybki demontaż. I również szybki montaż. Nie wiem, jak ktoś jest jakiś typem Monka, tego detektywa z serialu i musi wszystko co do równego, ten to dopiero by miał zabawę. Ale wydaje mi się, że jeszcze wejdzie mi jeden komplecik. To czemu nie zrobić? Pyk. Aha. Jedna ścianka działowa by się przydała, bo jak to tak? Będą sobie na wacki patrzeć. Nie uchodzi. Kuźwa, dobra. Nie będę się walił. To rozumiem. Musimy wszyściutko wytegować. A ja mogę takie te? Do czyszczenia kibla montować? Nie liczyłem, ile kibli było. Zobaczmy z trzema na początek. Może wejdzie cztery. Będzie zagęszczenie kibla na metr kwadratowy ekstremalne. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Będą musieli sobie przez ramię sięgać. Dobre. Mógłbym tak zostawić, taka koedukacyjna toaleta by była.
Destylatoria. W sumie to nie wiem, jakie długości są te ścianki, tak naprawdę. Ale chyba dobrze. Jeden kibel chyba mi się nie zmieści. Chyba przedobrzyłem. To tu będzie ten. Taki kibel tak zwany rodzinny. No co? Nie może być dwóch kibelków przy sobie? Mąż i żona na przykład. Trzeba iść z duchem czasu. Co za kibel. Dobra. Może ktoś będzie chciał sobie ptaszka wytrzeć. Nigdy nie wiadomo. I spoko. Kibel mamy, bez luster co prawda. Ale co zrobić? Jestem, co te nagrody odblokowywane mi dają. Boże, cztery śmietniki. Cztery dekoracje. I kibel z głowy. To tradycyjnie przywala jakąś piękną roślinkę. Nawet taką. Nawet dwie. Jakieś klasyczne bym. Tak, tą bym postawił. Tu się da? Daś. Wiem, że głupie, ale...
dużo zieleni. A tutaj to będzie mu ktoś. Jak będą te pisuary zajęte, tutaj nasikać, będzie elegancko. Butelka, szklanka, butelka, imprezka, imprezka. Szkoda, że tych luster nie ma. Albo ja jestem ślepy. Ej, chodź tu. Kurde. Dobrze. Takie dużo szkła i papieru tylko było. Dobra, bierzemy się teraz za to. Da się tu jakieś oświetlenie włączyć? Włączmy tę latarkę głupią. No i krzesło na śmietnik. I to brzmi dumnie dworzec. Fajny dworzec. Dobra, to zajmiemy się na początek ławkami. Usunęliśmy to, kupmy. Znaczy niech będą takie. Elegancko, to teraz tutaj też postawimy te ławki. No ściskaj się, koleś. Teraz te ławki trzeba. Ten teges.
możemy klasycznie. Takie były, takie bedo. Nie ma przejścia między ławkami. Koniec. Kuźwa, nie da się co do milimetra. Nie, to nie. No widzę, że ogólnie bardzo prosto mi te ławki wyszły, no ale... To se poprzestawiają. 4 śmietniki, maszyna biletowa. To śmietniki tradycyjnie pójdę te. Automaty żywieniowe. Nowoczesny automat. Przekąski to przekąski. Dobra. No i to dwa. Co my tam mamy jeszcze? Biletowa maszyna. Ostatnio jakąś złą kupiłem i mi nie zaliczył. Niech będzie amerykański. W sumie nie wiem, gdzie jesteśmy. Dwa zegary. Panie, skąd ja zegar wezmę? Dobra, na razie zobaczmy tak. Okej, a drugi? Chyba tu. Serio? Nie zaliczyło mi. Świetnie. Nie może być z napojem, bo napój to nie przekąska. To się walić. Jeden zegar niech będzie tutaj. A, tu jest jeden zegar. Maszyna biletowa. Ciekawe, czy dobrą. Chociaż maszynę do biletów kupię.
maszyna dobra. To jeszcze śmietniki zostały. Serio? Tylko jeden śmietnik mi zaliczyło? Czemu? Co się stało, że ten śmietnik nie działa? Tu w drzwiach już nie łapie? Świetnie. Nie wiem, kto by takie rośliny umieszczał. Nie wnikam. Funkcja. Serio? A tu zaliczysz mi? No nie mów, że kupuje się dwie takie same rośliny, to już jest niedobrze. Zaliczyłeś, tak? Bo czemu? Tamte rośliny są lepsze niż te rośliny. O, teraz mi ich zaliczył. Raz, dwa. 3, 4, 5. Co jeszcze może do dekoracji należeć? Jakbym nie chciał roślin. Barierka zaporowa. Powiedzmy, że jakby ktoś z kibla chciał wyjść, to ten. Nie wiem, po co ta barierka, ale zaliczone. Dobra. To tu na... cóż nam zostało? Jeszcze peron chyba tylko. I śmietniki. Bra. I zegar.
Jakie mam wam ławki kupić, ludzie? Co takie? Śmietników ile? 6. Tablice odjazdowe. Sztuk 2. Jedno miałem w zapasie, no ale kij. Maszyny biletowe, ok. Maszyny biletowe. Jakieś zegary. Chyba takie. Zobaczmy. Ławeczka. To jeszcze spokojnie jedna ławeczka mogłaby wejść. O panie. Jeden śmietnik chyba tu stał. To można by i kolejny tutaj. Pod oknem. O, nie zaliczyło mi tego śmietnika. Ale nędza. Tyle tych śmietników, że aż ten, ale dobra. A tablice odjazdowe to gdzie się montuje? Panie. Ja pierwszy raz na peronie. Jakoś takoś? Ty no, jak się to montuje? No to powinno się podwieszać gdzieś. Medytuję zaraz nad tym.
ujdzie w tłoku. Są jeszcze jakieś inne tablice odjazdowe? Tablice odjazdu? Nowoczesna tablica odjazdu. Tradycyjna tablica odjazdu. Kurde. Niech będzie nowoczesna. Pytanie, czy tę uda się, dobra. Będzie co prawda zegar zasłaniać, ale wali mnie to. Dadzą sobie radę. Ławki i krzesła. Jakie kuźwa krzesła? Na peronie. Udało mi się zakończyć, mówisz? Ostatnia ławeczka, pyk. Przepiękne ławeczki, dobra. Pozbądźmy się kontenerów. A czemu? Aha. Tak się zastanawiałem, czemu nie ma 100%. Przecież pewnie trzeba te śmieci jeszcze wytagować. I będzie można zakończyć remont tej cudownej stacji, której nazwy nie pamiętam. Klejnowice, o. Chyba ostatni worek. Gdzie jesteś, ostatni worku? Hrabiego Barrycounta. Czemu 99% pokazujesz? Czemu ty mnie stresujesz? Czemu nie ma 100%? Ja się pytam. Sprzedajmy to badziewie. Co tu go boli jeszcze? No nic, poszukam go sobie chyba poza odcinkiem. Przypuszczam, że widzimy się. Na następnej stacji. W kolejnym odcinku, ale... Boże, jak ja nie lubię takich gier. I co, nie napiszesz mi, nie wiem, czego nie zrobiłem, albo coś?
Dobra, dojdę jeszcze tam i... Nie wiem, nie mam pojęcia, gdzie ten jakiś 1%. Oni coś o rynnach jeszcze mówili. Może jakąś rynnę muszę. Koleś ponoć poniszczył rynnę. Ale wyglądają spoko. Dobra, nie mam pojęcia. Widzimy się zatem w następnym odcinku na nowej stacji. Jestem ciekawy, co to będzie za stacja. Ale to już w następnym odcinku. Dzięki zatem za oglądanie i zapraszam gorąco na kolejne odcinki z tej serii. Hej!